Okej, okay, w tym filmiku zajmiemy się tajnikami kombinacji. Oczywiście zaczniemy od wzoru C przy K i N równa się N silnia przez K silnia i N minus K silnia. Taki wzór jest. Spróbujmy sobie wyjaśnić to na przykładzie. Wyobraźmy sobie turniej szachowy, bierze udział 5 zawodników. Jest zawodnik z numerem 1, 2, 3, 4 i 5. Jest 5 zawodników. No i oczywiście jak to w szachach, w jednej rozgrywce może brać udział tylko 2 graczy. Czyli naszym N jest 5, naszym K jest 2. Gdyż jest 5 zawodników i w każdej rozgrywce może brać tylko udział 2. Co ważne, jeżeli zawodnik pierwszy z 5 zagra, to 5 z pierwszym już drugi raz nie musi grać. To jest właśnie bardzo ważne w kombinacjach. Chodzi o to, że kolejność tych cyfr nie ma znaczenia. Nie liczymy podwójnie kombinacji 1-5 i 5-1. To nie są dwie różne kombinacje. 1 i 5, 5-1 to jest to samo tak naprawdę w kombinacjach. W wariacjach nie. W permutacjach nie. W kombinacjach tak. Ok, spróbujmy sobie zatem to obliczyć. C możemy zapisać 2 w 5 równa się 5 silnia, 2 silnia, 3 silnia. Nie wiem, czy pamiętacie, 5 silnia to 120, 2, no to po prostu 2 razy 6, 2 razy 6 to 12, to jest 120 przez 12 jest równe 10. Możemy sobie teraz też, w sumie mało wyszło, to możemy sobie wszystkie te możliwości wypisać. Czyli pierwszy gracz oczywiście będzie grał z wszystkimi czterema. 1, 2 to jest pierwsza nasza para, 1, 3, 1, 4. 1, 5. No i teraz przejdźmy do drugiego gracza. 2, 3. 2, 4. 2, 5. Zwróćcie uwagę, że nie zrobiłem 2, 1, a to z tego względu, że pierwszy gracz już z dwójeczką grał. Jeszcze mamy 3, 4. 3, 5. No i ostatnia para 4, 5. Piątka już w tym momencie ze wszystkimi zagrała, więc dla niej nie mamy żadnej nowej kombinacji. Podliczmy 4, 3, 7, 3. Zgodnie z wyliczeniami wszyscy ze wszystkimi zagrali. Kombinacja się udała, więc zapamiętajmy, w kombinacjach kolejność nie ma znaczenia, zatem takim wzorem to liczymy.